Śmazienka. Witam Was niesamowicie serdecznie na naszym kanale. Będzie trudny film dzisiaj. Nie wiem czy mi się uda to jakoś e, klarownie przedstawić. E, jak wiecie, ostatnie, ostatnie filmy pokazywały nam e, zakupy, jakich dokonałem w różnych miejscach. Chciałbym też właśnie przez to Wam e, powiedzieć, podzielić się z Wami moimi doświadczeniami, e, gdzie można kupić, przede wszystkim gdzie można szukać, znaleźć i finalnie zakupić tanie srebro. Więc tak. Mamy, mamy dwie takie podstawowe źródła, gdzież to można zakupić monety. Pierwsze to jest internet. Drugie to jest fizycznie. Do zakupów internetowych można tutaj podłączyć. Różnego rodzaju dealerów, dealerów, mennice, eBay, Allegro, różnego rodzaju portale, grupy na, na eBay, ale również marketplace. Do drugiej grupy możemy zaliczyć sklepy numizmatyczne, sklepy z, z monetami, rynki, markety, Lombardy. Eee, oraz e, na przykład sklepy z e, antykami. Oczywiście one się mo mogą się po pozazębiać. Na przykład, jeżeli zamówimy na eBay e, u dealera, mieszkamy blisko, dealer ma przedstawicielstwo blisko naszego miejsca zamieszkania, możemy sobie tam podjechać. Również e, eBay czy Allegro, podejrzewam, że też jest jakaś tam możliwość, zwłaszcza droższych monet, to się z można się dogadać, pojechać. Również grupy na, na, na Facebook czy też swap Shop. Oczywiście grupy, grupy, sklepy, sklepy numizmatyczne też prowadzą sprzedaż online sklepy z monetami. No jeżeli chodzi o markety. Markety, rynki, czy takie popularne w Wielkiej Brytanii, e, Carboon Self, to się to nazywa, no to już nie bardzo. Chociaż niektórzy, niektórzy też prowadzą działalność online, e, trzeba szukać monet tam, gdzie się ich za bardzo nie spodziewa. Jak zauważyliście tutaj. Ta cała skrzynka tych monet, jest tutaj trochę, plus tutaj te monety, papież. Tutaj te monety super premium. Kupowałem w różnych, w różnych miejscach. Zaczęło się od eBaya gdzie kupiłem w poprzednim filmiku, w poprzednim, jednym z jednym z poprzednich filmików, <klima> przepraszam. Muszę się pysznej kawki napić. Mm. Kupiłem na ebay. 30, 30, weź chyba 9 dwupęsówek i tam 6 pensówkę. Następnie kupiłem po 5 sztuk y, half y, florenów i shillingów oraz też 5, 3 pensówek kilka. Kupiłem na takim jakby y, sklep. Taki, ten, ten taki też było na filmiku. Takie stoisko na, na, na Indoor Market. Następnie byłem na kolejnej miejscówce, której Wam nie zdradzę. Tam nie kupiłem nic. Tam kupiłem nic. Nic nie kupiłem. Później w Lampiter kupiłem ten właśnie oto dzbanuszek do, do, do mleczka. Kupiłem również ten kubeczek i tą koronę. No i później mega zakupy na jednej z moich kolejnych miejscówek. W poprzednich filmach widzieliście. Ale wcześniej jeszcze właśnie kupiłem ten mega deal. Ten mega deal: dwie monety Super Hiper Premium. Mieszkamiki i, i jajko z dinozaurem. To był jeden z lepszych moich zakupów od lat. Kurde. Ja. Brawo ja. Następnie, właśnie tą jedną, jedną, jedną ósmą, y, suwerena oraz tego, tego żołnierza. Filmik będzie przeznaczony głównie do mieszkańców Wielkiej Brytanii, gdyż y, ten rynek. Metali jakoś tam poznałem, Polska i inne kraje. Nie wiem. Dlatego. Dlatego raczej może, może będzie miało to zastosowanie, może nie, nie wiem. E, będąc, e, będąc w lampiter, tydzień temu tydzień temu w piątek, zajrzałem zajrzałem do właśnie tego jednego z pierwszych moich sklepów. Tam właśnie ten kubeczek, kupiłem tą koronę, no i zauważyłem, że ta, yy, ta, ta kobieta, która prowadzi ten sklep, obniżyła ceny. Od razu, od razu ten kubeczek i ten policzyła mi w cenie złomu. Tą koronę miała w miarę w przystępnych pieniążkach. Nie było szału, ale jak ja mówiłem, trzeba kupować, trzeba się przypominać. I później ona mi zaproponowała sama taki układ, że po prostu, jak będzie miała jakiś większy deal, to do mnie napisze. I ja już to chyba też mówiłem w późniejszych filmach. I prawdopodobnie z mniejszym narzutem odprzeda mi całość. Tak, monet. Ja się oczywiście zgodziłem, zostawiłem numer telefonu. I tutaj taka rada. Do, 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 do moich wszystkich widzów z Wielkiej Brytanii, którzy chcieliby robić jakieś fajne zakupy musicie wygooglować musicie wygooglować jakieś antique shop, przede wszystkim antique shop czy na przykład jak jeździcie do jakiegoś miasta obok gdzie jest jakiś taki market zadaszony tam są takie stałe stoiska. Często w takich indoor market są. Jest często. Zdarza się, że jest jakiś tam dziadek starszy, moczy sprzedaje jakieś y, militaria, antyki. Zdarzają się monety. Ja swoje, punkty, ja swoje punkty. To nie było tak, że ja przyjechałem do pierwszego. O, tutaj deal. O, tutaj deal. Nie, nie, nie. Ja takich. Punktów, sprawdziłem dziesiątki. Miałem pracę taką, że jeździłem. Jeździłem po Anglii, jeździłem po Walii. Często site się zmieniał. Ja tam z reguły często, gęsto jako kierowca jeździłem. Jak wjeżdżałem na jakieś nowe miejsce, od razu Google i szukałem. I szukałem. Jak gdzie się jechałem, rzuciło mi się w oczy Antyx Zatrzymywałem się, sprawdzałem. Sprawdzałem ich naprawdę dziesiątki, dziesiątki, setki, może nie, ale. Podejrzewam, że, że koło setki takich punktów yy, sprawdziłem, może nawet trochę więcej. Teraz w dzisiejszej sytuacji, gdzie w mniejszych, w mniejszych miejscowościach yy, jest yy, może yy, mniejsza, yy, mniejszy przypływ jakby gotówki, bo ludzie potracili pracę. Te benefity też tam trochę, trochę restrykcje wprowadzają. Więc ludzie generalnie pieniędzy nie mają. Oczywiście ceny horrendalnie wzrosły w Wielkiej Brytanii. E, takie podstawowe artykuły to jest z rzędu nawet 50%. Więc pien ludzie pieniędzy nie mają na takie właśnie, na właśnie takie zakupy. I sklepy no, muszą się ratować. Obniżają, obniżają, obniżają ceny, no bo im to tak nie schodzi. Nie ma takiego popytu jak wcześniej. Także rada do do widzów no po, po, poszukajcie w mniejszych miejscowościach jakichś antyków. Tam podejrzewam no jak przyjdziecie z gotówką powiecie no to zawsze będzie jakiś lepszy lepszy deal. Ja właśnie tak zauważyłem w tym sklepie w Lampiter że, że wcześniej ja płaciłem kuźwa, za wszystkie takie rzeczy płaciłem kosmos. No teraz teraz się grubo grubo się grubo się zaskoczyłem na, na, na pozytyw bo bo naprawdę kupiłem e, fajny fajny kubeczek taki typowy do kawy i mogę przy was się pysznej kawki ze srebra napić. Eee, także to jest pierwszy, pierwszy punkt. Drugi punkt. Niewiele osób szuka na ebayu, przepraszam, na Facebook, ale na marketplace. To jest tego dowód. Kupiłem, kupiłem dwie monety. Naprawdę mega. Eee, do tego dochodzi ten żołnierz i dochodzi jedna ósma, jedna Sewerena. E, patrząc po cenach na eBay, te dwie monety to jest przynajmniej przynajmniej 250 funtów. Monety super premium. E, żołnierz, jeden z widzów, jeden z moich widzów na, 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 na e, Discordzie wysłał mi linka. E, Koszt tej monety, tego numizmatu powiedzmy jest 100 funtów suweren suweren na ebay to jest około nie wiem 100 ciężko określić 100 120 funtów ale cena kruszcu cena kruszcu to jest przynajmniej te 50 60 funtów. Ale tu kruszec raczej raczej w, w, nie będzie wchodził w grę gdyż jest to suweren jak widzimy dwukolorowy. Dwukolorowy Pierwsza pieszy, pieszy, tak, taka moneta. Widać teraz dokładnie, że jest Rose Gold i, i, żółte, i żółte złoto. Fajnie teraz widać właśnie jeżego. Fajny, fajny jest ten projekt nawet. No, no moneta typowo, typowo kolekcjonerska, tak? No nie oszukujmy się. Tego w cenie złomu raczej liczyć nie można. No chociaż oczywiście jak ja pojedę do dilera no to on mi to policzy po cenie złomu, nie? Także no nie oszukujmy się. Ja, ja, ja to kupiłem dla siebie. Ja desperacji nie jestem sprzedawać na razie nie będę, nie będą. Ale no to jest, to jest przykład, nie? Oczywiście takie strzały się nie, nie zdarzają, nie zdarzają się codziennie. To trzeba też z tego czasu, tego czasu trzeba poświęcić, trzeba to wertować. No i czasem też trzeba zaryzykować, tak? Jeżeli boimy się ryzyka, nie chcemy ryzykować, pozostaje przepraszam, pozostaje nam zakup u u, u, u dealera czy, czy z mędnicy. Tam mamy 99,9% gwarancji, że, no powiedzmy, 100%, 100 gwarancji, że, że mędnica nam podróbki żadnej nie sprzeda. Tak Tak samo na, 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 na eBay. A eBay też jest w miarę bezpieczny, gdyż nawet jak kupimy podróbkę, no to kiedy, kiedy stwierdzimy, że to jest podróbka, jesteśmy chronieni przez eBay. Odsyłamy, dostajemy pieniążki. Nie wiem, jak jest na Allegro. Z góry mówię. Facebook, Facebook, grupy, różne grupy. Ja, ja no jest, jest ryzyko i są oszuści, dlatego ja na przykład korzystam tylko z jednej grupy na Facebook. Z dwóch, z dwóch. kilka razy kupiłem od, od Michała. Michał, kurczę, nie chciałbym pomylić nazwiska. Rędasz, prędaszka, prędaszka. A moderator grupy Monety PRL bodajże, ale głównie kupuję od Marcina. Od Marcina, którego tutaj cały czas o nim, o nim wspominam, bo dużo naprawdę od niego monet zakupiłem. I no tutaj też mam 100%, bo, bo Marcin zamiast odwala całą czarną robotę, on tej monety szuka, której potrzebuje. On ją sprawdza, weryfikuje i ja dostaję, dostaję gotowy produkt. Oczywiście prawdopodobnie jakbym był w Polsce bym poszukał prawdopodobnie cenę bym uzyskał minimalnie mniejszą, ale w moim przypadku kiedy ja mieszkam w Wielkiej Brytanii taki Marcin jest dla mnie naj, 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 z, najlepszym ogniwem między mną a monetą bo on odwala całą czarną robotę bierze swoją działę pamiętajmy, że Marcin ma swój sklep, płaci podatki opłaca, opłaca sklep czynsz, prąd ubezpieczenia jakieś Także, no, ja nie mam nic przeciwko, żeby Marcin na mnie zarobił, naprawdę. Tym bardziej, że, że ja nie mam stresu, że mi monety przyjdą fałszywe, że monety mi nie przyjdą przy zakupach z Polski, oczywiście mówię. Także, co potrzebuje, on mi jest w stanie znaleźć. Także, jeżeli robimy zakupy na, czy na Facebook, czy na Swap shop, na, czy tak jak mówiłem na mar marketplace. Nigdy, nigdy nie idźmy na taki układ, że ktoś nam wyśle, a, a my najpierw musimy zapłacić, tak? Czyli my robimy przelew, a później czekamy na przesyłkę, która być może wcale nie dojdzie. Chyba, że mamy właśnie takiego Marcina. Marcina, którego, do którego mamy zaufanie, ale to trzeba po prostu sobie też, też poszukać. Czy też nie było, że, że, że ja Marcina pierwszego dnia sobie tak znalazłem i było super, nie? wiele osób do mnie pisało, wiele osób chciało mi monety sprzedawać. Ja z reguły dmucham na, na zimne. I, I no na szczęście nigdy, nigdy się nie, 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 nigdy nie zostałem oszukany. W sklepach numizmatycznych czy w sklepach z monetami, no przecież jeżeli chodzi o jakikolwiek sklep, no to yy, musimy też yy, Porozmawiać z tym panem, trochę zagadać, żeby nas zapamiętał, zrobić fotki, zapytać się, czy moneta jest oryginalna, no i w domu też ją zweryfikować, że jak będzie fake, zawsze będziemy mogli w stanie wrócić. Inna sprawa jest na, na rynku, czy tam na marketach, czy, czy, czy też na tym właśnie kar, 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 karbutach, bo na karbutach, jeżeli chodzi o Anglię, no to e, takiego sprzedawca się widzi raz czy dwa. Chyba, że ktoś jest regularnie, tak jak właśnie ten mój punkt, gdzie ja kupiłem całe, całe ostatnie zakupy. To jest właśnie taki indoor market i ten człowiek po prostu jest tam regularnie. Ja, ja go znam już od kilku lat. Też nie było tak, że, że, że ja że ja pierwszego dnia zrobiłem mega zakupy. Chociaż jego stoiska są bardzo imponujące, bo on ma 90%, 5, 90 ma złoto. I, I nie sądzę, zdarzyło się raz, że mi sprzedał Talara Strzeleckiego podróbkę, ale kiedy ja stwierdziłem, że to jest podróbka, przyjechałem i on bez problemu piężki oddał. Także teraz z tego całego mojego bełkotu, jedna sprawa, którą mogę Wam doradzić. Szukajcie, szukajcie w obrębie swojego miasta, bo też nie warto jechać powiedzmy 200 czy 300 mil, sprawdzać, tak? wyszukajcie sobie jakichś w takich mniejszych miejscowościach jakieś sklepy z antykami i najlepiej zadzwonić znaleźć antique shop zadzwonić czy mają monety jak mają monety wtedy jechać na gorąco sprawdzić ceny próbować się dogadywać pytać o, o, o discount żeby wam coś tej ceny też y zrzu zrzucili e napiję się kawki ale ta kawka ząbista Mam nadzieję, że coś z tego zrozumieliście, ja tu kuźwa Wam, wam bardziej przedstawiłem Ten Przedstawiłem Wam właśnie Aha Powiedziałem, powiedziałem o, o tych tych, ale właśnie eee, Druga sprawa eee, Swap Shop Szukajcie na Swap Shop, wpiszcie po prostu Silver Coins I szukajcie I szukajcie Dzień po dniu, dzień po dniu Bo jeżeli ktoś się spodziewał, że ja Wam po prostu podam adres, gdzie pojedziecie i kupicie coś za połowę ceny, no to tak to nie działa. Na każdy zakupy, mega zakupy musimy poświęcić czas. Musimy poszukać. Nawet na eBay. Na eBay można, bo to jest ogrom, to jest masa, to są setki tysięcy ogłoszeń o samych monetach. I na eBay można szukać e, ciekawych monet. Starajmy się szukać monet. Najlepiej jest jako opis yy, Silver Coins Job Lot. Powiedzmy taki skrót. I on nam wyszukuje monety, które nie są wszystkie dokładnie opisane. Jest powiedzmy tam 20 monet. I często ktoś wystawia monety po dziadku, po pradziadku, po, po, po starszym wujku. I on tych monet nie zna. I na przykład, jeżeli chodzi o polskie monety, ja tak przykapiłem kiedyś nikę. Przegapiłem aukcję, gdzie było tam wystawionych 30 monet. Monety zeszły za, za niecałe 100 funtów. Wszystkie były, większość była srebrnych monet, ale między innymi była nike. No, oczywiście nie wiem, czy to była nike oryginalna, bo zdjęcia były takie niejakie, ale za ceny, które zeszły, no to warto to było ryzyka. Tym bardziej, że jakby mi się okazało, że ta moneta jest fałszywa, ja bym to odesłał. Ale same monety pozostałe wyrównywały cenę zakupu. Także można szukać w ten sposób. Monety nieopisane prawidłowo. Na przykład, no, no musicie kombinować. Ja tam też nie chcę z wszystkich swoich tak tajemnic do końca pozdradzać ale, ale musicie, musicie się otworzyć, szukać monet tam, gdzie ich inny nie będzie szukał. No i przede wszystkim, jak powtarzam, powtarzam jeszcze raz, aby, aby poza eBay czy, czy dealerami i mennicami. Nie kupować, nie wysyłać pieniędzy do niesprawdzonego, do niesprawdzonego sprzedającego. Tutaj z ostatniego filmu rozmawiałem z Łukaszem. ktoś razem jest z Bura. Tutaj jest właśnie moneta z. 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 East Africa. Jeden shilling. Do końca jeszcze nie rozszyfrowaliśmy tej monety, ale. Ja mówiłem, że to są rupie indyjskie. Oczywiście jedna rupia indyjska jest, 1942. Ale tu są. No ja tak też pod, pod względem emocji. Mamy George'a VI z Mauritiusa. Rok 1938. Ta sama moneta z Mauritiusa, 1934 rok, ale z George'em V. I oprócz tego mamy. 2,5 półrupi z gazelą też z Mauritiusa. George V. George V rocz, rocznik 34. Mega monety. Łukasz mi tam wysyłał 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 ceny. No to, no to było grubo. Było grubo. Ja za, ja za te wszystkie monety tam zapłaciłem Niecałe, coś koło 50 funtów, już nie pamiętam. No i to cacuszko, to cacuszko yy, Dim z 1897 roku, Łukasz oczywiście tam już sprawdzał, to jest mennica Filadelfia, gdyż, gdyż też on mi to powiedział, to nie jest tak, że ja, dzięki, dzięki moim kochanym widzom yy, yy, dużo się też uczę, nie ma tutaj znaku mennicy, czyli jest to, jest to mennica Philadelphia. Jak widzimy, moneta jest w zajebistym stanie. No, nie szukujmy się. Koszt tej monety minimalnie, minimalnie licząc, jest 10 funtów. 10 funtów yy, za większe pieniądze Łukasz znalazł aukcje. Aukcje, które schodziły po 12 funtów, i więcej były wystawiane. Także ja, za tą monetę, plus te małe tutaj, o, za te 5 monet, 5, aha nie widzicie. Za te pięć małych monet zapłaciłem dychę. Z czego dim, dim jest wart przynajmniej dychę. Także mega zakup. Trzeba jeździć i trzeba kupować. Nie, nie, nie spodziewajcie się, że, że pójdziecie do pierwszego sklepu i od, razu, i od razu będziecie mieli mega deal. Mi się to zdarzyło raz u dziadka. Wpadłem pierwszy raz i kupowałem. Kupowałem za pierwszym razem, powtarzam, za pierwszym razem za takie monety płaciłem funta. Za takie monety płaciłem funta, to jest jeden florem. To było dwa, dwa lub 3 lata temu. Za, za silingi płaciłem. Za shillingi. Tak, za silingi pensówki i 3 pensówki płaciłem funta za dwie sztuki. Później później już płaciłem za te monety po dwa funty za sztukę. Za shillinga płaciłem dalej funta. A funta płaciłem, a za, a za te małe dalej dwa no, funta za dwie sztuki. Także musicie musicie po prostu no, trochę trochę też poszukać, trochę inwencji, inwencji z, z, od siebie włożyć i przy odrobinie szczęścia będą tego efekty. Ja pierdzielę 24 minuty. Wiecie, że mi nawet nie wiem, kiedy. Nie wiem, czy w ogóle coś zrozumieliście. Mam nadzieję, że tak. Ja jeszcze się postaram tutaj jakoś, tutaj to tak. Kurde, zawsze ten kuźwak sto jak trącę. Żebyście to mieli jakoś przejrzystość, żebyście od razu wszystkiego nie, 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 nie zapomnieli. Bo ja na przykład jestem wzrokowcem. To może tu jakieś takie kuźwa napisy powstawiam, coś, żeby to Wam bardziej zostało w, w, w oczach. Dobra, kuźwa, 25 minut prawie. Zapraszam Was na Discord, zapraszam Was do. Do, do kogo? Do, no, do Marcina. Jeżeli jesteście w i chcielibyście kupić jakąś monetę yy, jakąś monetę specjalną polską. Droższą, piszcie do Marcina, on wam znajdzie. Będziecie mieli pewność, że nie zostaniecie oszukani i moneta do Was dotrze prawdziwa. 25 się zbliża. Łapki w górę. Trzymajcie się i cześć!